Witam na kanale Waria Melancholika, mówi Krzysztof Marcin Łużyński. Dziś pierwszy odcinek poświęcony szczęściu. O kanale oraz o tym, czego się możecie po nim spodziewać, powiem kilka słów w osobnej audycji z numerem 0 już niebawem. Zacznijmy jednak od szczęścia. Immanuel Kant pisał, że, tu cytat, istnieje jednakowoż jeden cel rzeczywisty u wszystkich istot rozumnych, mianowicie zamiar osiągnięcia szczęśliwości. Koniec cytatu. Kiedy myślałem nad motywem, tematem, którym mógłbym otworzyć mój kanał, odruchowo pojawiło się szczęście. No właśnie, otworzyć. Szczęście bowiem stało się dla współczesnego człowieka wytrychem, słowem kluczem, który otwiera wszystkie drzwi na ziemi. Szczęście ma być twoim absolutem. Jeśli będziesz szczęśliwy, wszystkie drzwi będą otwarte, a ty dostaniesz się tam, gdzie chcesz się dostać. Przynajmniej tak zapewniają nas kapłani od dawania szczęścia, jakby powiedział filozof i historyk religii Zbigniew Mikołajko. Dietetycy, specjaliści od wizerunku, ćwiczeń na szczupłą i muskularną sylwetkę, wizażu i zdrowych relacji międzyludzkich, doradcy ubezpieczeń, styliści i nauczyciele w szkole uwodzenia. Chcemy być szczęśliwi często za każdą cenę. Mylimy szczęście z sukcesem, hedonizmem, konsumpcją, a ono się wymyka, jak ryba z rąk wędkarza. Na koniec i tak okazuje się, że straciliśmy czas, że to, co robiliśmy, okazało się przeciwskuteczne, bowiem uganianie się za szczęściem to najlepszy sposób na to, aby nigdy go nie osiągnąć. Szczęście, choć ma być kluczem, który otwiera wszystkie drzwi, okazuje się kluczem, który z całą pewnością nie pasuje do drzwi nieśmiertelności. Bycie ku śmierci jest udziałem każdego z nas. Tutaj szczęśliwi i nieszczęśliwi to jedni i ci sami. W tym miejscu mam kilka zdań otuchy dla tych, którzy czują się nieszczęśliwi. Wbrew temu, co próbują wam wmówić różni ludzie, nierzadko mieniący się specjalistami od osiągania szczęścia, w sensie ostatecznym, to czy jesteście szczęśliwi, czy też nieszczęśliwi, nie ma żadnego znaczenia. Szczęście nie jest przepustką do wieczności na ziemi i nie można go nigdzie ze sobą zabrać, podobnie jak nieszczęścia. Nie lekceważę niczyich cierpień związanych z poczuciem nieszczęścia, ma się rozumieć. Pokazuję tylko prawdę nieuchronności śmierci, która dla szczęśliwych również nie zrobi wyjątku. Ludwik Wittgenstein pisał, że, tu cytat, człowiek szczęśliwy nie zna lęku nawet w obliczu śmierci. Koniec cytatu. Byłbym jednak ostrożny z dosłownym odczytaniem tego cytatu. Ludzie nie umierają z uśmiechem na twarzy, podobnie jak i z uśmiechem na twarzy nie rodzą się. Śmierć bowiem, ta nieznana za życia, opatrzona szyfrem, którego nie sposób złamać otchłań, musi przecież wzbudzać w nas jakiś metafizyczny dreszcz i lęk. Nieistotność szczęścia wobec nieuchronności śmierci wcale jednak nie musi zwalniać nas z prób jego osiągania. I tutaj z pomocą przychodzi nam Dostojewski, który okazuje się kimś na kształt aksjologicznego drogowskazu.
Autor notatek z podziemia mówi, tu cytat, szczęście nie polega na szczęściu, lecz na jego osiąganiu. Koniec cytatu. Słowa Dostojewskiego chciałbym uczynić centralnym przesłaniem tych rozważań i zadedykować je wszystkim specom, zwłaszcza tym, którzy zarabiają pieniądze na sprzedawaniu zręcznych, lśniących iluzji. Kiedy czasem słucham niektórych przedstawicieli tzw. wiedzy eksperckiej z obszaru psychologii, mentoringu, coachingu, którzy z zapałem neofity obiecują swym słuchaczom i czytelnikom niemal zbawienie na ziemi poprzez pozytywne myślenie, uwalnianie się od toksycznych relacji czy ciągły, niekończący się rozwój osobisty, to mam im ochotę powiedzieć, nie siląc się na grzeczność, wyżej Dostojewskiego to wy nie podskoczycie. Coaching czy poradnictwo psychologiczne stały się tak popularne, ponieważ bazują na prostym mechanizmie iluzji. Iluzja jest ponętna i nęcąca, a prawda życia, jeśli uznać, że coś takiego istnieje, częstokroć opłakana. Iluzja obiecuje coś, czego nie jest w stanie dać. Mówiąc metaforycznie, to taki Casanova, który ostatecznie wystawia do wiatru w czasie monsunowego deszczu. W iluzji nie ma miejsca na pot, krew i łzy, no chyba że na łzy szczęścia. Jest za to aż nadto miejsca na uwodzącą estetykę szczęścia, życie spełnione, radosne, właściwe wybory i zapach fiołków w ubikacji tuż po defekacji. Nawet jeśli są ludzie, którym treningi czy pogadanki coachów przełożyły się na subiektywne odczucie szczęścia, którzy potrafili wdrożyć w życie te cudowne patenty, to co z tymi, którym to się nie udało? Pytanie tym bardziej zasadne, że żadne patenty nie istnieją, a już na pewno niczego nie gwarantują. Szczęście to nie jest stan permanentny. Zdarzają się jedynie chwile szczęśliwe, krańcowo subiektywne, bo dla różnych ludzi bywają różne szczęśliwe chwile. Dostojewski miał rację. Możemy jedynie próbować uchwycić szczęście, jednakże bez żadnej gwarancji. Wystrzegałbym się ludzi tak dla własnego dobra, którzy rzekomo dysponują receptą na szczęście dla wszystkich. Są bowiem populistami, którzy urwali się z choinki, na dodatek w Wielkanoc. Szczęście po prostu się zdarza albo nie. A jeśli się zdarzy, może być przy nas jedynie na mgnienie oka. Nie sposób go ustanowić raz na zawsze. Co jak co, ale ono właśnie z całą pewnością nie jest wieczyste. Ludziom Zachodu potrzeba przewartościowania szczęścia. Im bardziej wyśrubowane wymagania będziemy mieli wobec niego, tym w większą frustrację będziemy popadać. Jeśli mamy w głowie wymarzony szczyt, stan wyobrażonego szczęścia i dobrostanu, szczyt usytuowany bardzo wysoko, trzeba powiedzieć, zwłaszcza przez popkulturę i kapitalizm, czyli wszystko to, co glamour, fit i trendy, prawie pewne jest, że w kolizji z rzeczywistością trochę się potłuczemy lub nawet połamiemy. Wskutek czego nasze wejście na szczyt będzie utrudnione. Jeśli doznawać będziemy kolejnych potłuczeń lub złamań, może się okazać, że szczyt wydawać się będzie coraz wyższy, a jego zdobycie kosztować będzie coraz więcej wysiłku. A my właśnie opadliśmy z sił lub wracamy z wizyty u psychiatry, który rozpoznał depresję endogenną. Wówczas czai się frustracja czy poczucie przegranej, pomimo że niczego nie przegraliśmy, a jedynie pozwoliliśmy sobie wmówić przegraną. Ona przecież od początku była założona, skoro daliśmy się ponieść łudzie szczęścia. W genach nietuzinkowa uroda, bo jeśli jesteś facetem, to makijażem sobie nie pomożesz.
Ciało atletyczne i apetycznie muśnięte słońcem, najlepiej zagranicznym słońcem. Ubrania dobieraj starannie, żeby wszystko było spasowane, żeby nie było zbyt luźne ani zbyt obcisłe, no chyba że zamieniłeś się z koleżanką na leginsy. Pieniędzy nie żałuj, dobra metka musi kosztować. Przecież nie możesz sobie pozwolić na to, by wyglądać jak ubogi krewny. Zęby równiutkie i bielą równające się porcelanie w pierwszym gatunku. Diastema odpada, bo to nieestetyczne. No i błysk wokół, pamiętaj o tym. Niech twoje oczy będą błyskawicą. Gdy wyskoczy ci pryszcz, broń Boże nie wychodź z domu. Przecież ci z telewizji nie mają pryszczy. Twoja praca zawodowa niechże będzie samą przyjemnością, za którą co miesiąc otrzymasz mnóstwo pieniędzy, które pozwolą ci pławić się w zbytkach. Awansuj nie raz i nie dwa, rzecz jasna, a twój szef na twój widok niech ma słońce na głowie, gdy przychodzisz rano do pracy. I nie zwalniaj tempa, nie zatrzymuj się, przecież musisz być najlepszy. Nikt nie ma prawa cię wyprzedzić. Bez sukcesu jesteś nikim. I ciągle celebruj swoje sukcesy po to, by twoich znajomych zalała żółć. Nie myśl sobie, że ładne ciało wystarczy. Co z twoim rozwojem osobistym? Trenuj umiejętności interpersonalne, panuj nad emocjami. Gdy czasem jest ci smutno, tak przez godzinę lub dwie, porozmawiaj o tym z psychologiem albo idź na terapię. Smutek to bardzo zła emocja, zdecydowanie niewskazana, zwłaszcza, że musisz wyglądać na szczęśliwego. Jeszcze nie kupiłeś najnowszego poradnika motywacyjnego? Na co czekasz? W łóżku bądź hiperseksualnym demonem i nie żartuj sobie, jaki ból głowy, jakie zmęczenie. Uzupełnij apteczkę odpowiednimi specyfikami i bądź w gotowości. Prowadź zeszyt, w którym zapiszesz każdą kolejną kochankę lub kochanka. Pokaż go znajomym na imprezie. I pamiętaj, uszy do góry, bo jeśli nie, kultura ci je poobrywa. Nie zatrzymuj się. Kto się zatrzymuje, ten się cofa. Inni już równają z tobą krok. Sentymenty wrzuć do muszli klozetowej i spuść wodę. Niczego nie żałuj. Twój każdy dzień ma być spełnieniem. I rzecz zasadnicza. Nie pozwalaj sobie na smutek. Smutek cię spowalnia, uruchamia twoją refleksyjność. A na co ci refleksje i rozmyślania? Nad czym tu dumać? Jeszcze zaczniesz mieć wątpliwości. Depresje miewają kobiety i cioty. Do pionu, do cholery, przecież jesteś szczęśliwym człowiekiem. Ta ironiczna kaskada warunków, które trzeba spełnić, żeby być postrzeganym jako człowiek szczęśliwy, zirytowała mnie od samego punktowania. Ale mniej więcej tak miałby się przedstawiać projektowany przez mass media, media społecznościowe, reklamy, pornografię i pop psychologię szczęśliwy i spełniony człowiek XXI wieku. To prywatna utopia każdego z nas, bo choćbyśmy przeciw niej wierzgali i próbowali ją kompletnie zignorować, ona zewsząd sączy się do naszej świadomości. Konia z rzędem temu, kto będzie w stanie sprostać tym warunkom, powiedzmy uczciwie, to jest awykonalne. Dlaczego? Dlatego, że warunki, które wymieniłem, kompletnie nie uwzględniają sytuacji zewnętrznej człowieka. Mylnie bowiem zakładają, że człowiek jest w 100% kowalem swojego losu, zawsze i wszędzie ma wpływ na całokształt doświadczenia. To trochę tak, jakby kazać człowiekowi być szczęśliwym i w spokoju raczyć się gęstym i esencjonalnym espresso, w sytuacji, w której zamieszkuje się pokój z widokiem na wojnę i gdzie nie ma żadnego znaczenia, czy przyszliśmy na świat w metropolii, w rodzinie lekarskiej, czy w małej wiosce, w rodzinie drobnych rolników. Ale nawet gdyby udało nam się zinternalizować projekt szczęścia XXI wieku, to i tak okazałoby się to niewystarczające. Bycie szczęśliwym w czterech ścianach swojego domu to dziś za mało.
Nieco ironizując, można powiedzieć, że w dobie internetu kartezjańskie myślę, więc jestem zostało zastąpione kabotyńskim widzą mnie, więc jestem. Mało kogo obchodzi, czy tak naprawdę jesteś szczęśliwy. Liczy się twoja fasada, a więc wizerunek szczęśliwego człowieka, który możesz przedstawić w cyberprzestrzeni, wrzucając zdjęcia, na których zadowolony z siebie minoderyjnie odsłaniasz, o ironio, zęby mądrości. W nocy możesz płakać w poduszkę, ale na zdjęciu musisz być promienny ku zazdrości czy zawiści innych. Człowiek odwiecznie przypomina membranę, która podlega rozmaitym drganiom. Membrana jednak, by była membraną, musi być w czymś osadzona. Współcześnie na skutek rozwoju cywilizacyjnego oraz przemian społeczno-obyczajowych nasze osadzenie toczy rdza niepewności i ciągłych zmian. Można powiedzieć, że obecnie nic nie jest pewne z wyjątkiem niepewności. Rzeczone zmiany oraz niepewność to jednym słowem płynna nowoczesność, jakby powiedział Zygmunt Bauman, czy też społeczeństwo ryzyka, jakby powiedział z kolei inny socjolog Ulrich Beck. W takich warunkach bliżej nam do liścia szarpanego przez wiatr, aniżeli do membrany posiadającej solidne umocowanie. Zygmunt Freud słusznie zauważył, że, tu cytat, postępy techniczne nie mają żadnej wartości dla naszej ekonomii szczęścia. Koniec cytatu. Wobec chaotycznej rzeczywistości, w której miliony ludzi codziennie walczą o utrzymanie się na powierzchni, rozważania o szczęściu wydają się śmieszną lub wręcz przeciwnie, ponurą fanaberią. David Hume, szkocki filozof, pisał w XVIII wieku, że, tu cytat, nie ma szczęścia tam, gdzie nie ma bezpieczeństwa, a pod panowaniem zmiennego losu nie ma miejsca na bezpieczeństwo. Koniec cytatu. Jeśli do słów Hume'a dołożymy wszystko to, co wspomniany przed chwilą Ulrich Beck rozumiał pod terminem społeczeństwo ryzyka, a więc konsekwencje i niebezpieczeństwa wynikające z życia w społeczeństwach postindustrialnych, mamy prawo zastanowić się nad tym, czy szczęście w ogóle jest możliwe w kontekście struktury, w której przyszło nam się nad jego możliwością lub niemożliwością zastanawiać. Wittgenstein pisał, tu cytat, tylko takie życie jest szczęśliwe, które może wyrzec się przyjemności tego świata. Dla niego przyjemności tego świata są jedynie licznymi łaskami losu. Koniec cytatu. Problem polega na tym, że człowiek ery neoliberalnej wcale przyjemności wyrzekać się nie chce. Można by pójść dalej i powiedzieć, że nawet nie ma jak tych przyjemności się wyrzec. Człowiek konsument uwikłany po uszy nie tyle w konsumpcję, ile w konsumpcjonizm, który można by rozumieć jako materialną protezę poczucia szczęśliwości, goni za przyjemnością jak nakręcony chomik w kołowrotku, podnosząc sprzedaż antyperspirantów i blokerów potu. Jean Baudrillard, francuski socjolog i filozof, autor frazy „Rzeczywistość nie istnieje”, widział to tak, tu cytat. Człowiek, konsument, uznaje rozkosz za swój obowiązek, a siebie samego za przedsiębiorstwo rozkoszy i zaspokajania. Za obowiązek poczytuje sobie bycie szczęśliwym, zakochanym, musi podziwiać i być podziwianym. Uwodzić i być uwodzonym, uczestniczyć, żyć w stanie euforii, nieustannie działać. Musi nieustannie czuwać nad pełną mobilizacją całego swego potencjału, wszystkich swych konsumpcyjnych zdolności i mocy. Jeśli choćby na chwilę o tym zapomni, przypomina mu się uprzejmie, acz w trybie bezwarunkowego żądania, że nie ma prawa nie być szczęśliwym. Koniec cytatu.
Z jednej więc strony kultura zachodnia niejako nakazuje nam być szczęśliwymi, choćby dlatego, że szczęśliwy pracownik to wydajny pracownik. Z drugiej zaś atomizacja więzi, pustka moralna po Holokauście, zmiany klimatyczne, oderwanie od tradycji, sekularyzacja, a nawet przeczucia i nastroje dekadenckie powodują, że szczęście jawi się jako coś egzotycznego, czym może sobie zaprzątać głowę jedynie nieprzytomny pięknoduch. I w tym właśnie napięciu, czy też spięciu pomiędzy czymś, co można nazwać dyktaturą szczęścia, a piętrzącymi się trudnościami z jego odczuwaniem, widziałbym jeden z kardynalnych powodów opresyjności kultury zachodniej oraz tego, że, parafrazując słowa z wiersza Stanisława Barańczaka, nie można w świecie czuć się jak u siebie w domu. W całym kulturowym projekcie szczęścia, które próbuje się na nas wymusić i uczynić jednostkami narcystycznymi, skoncentrowanymi na własnej iluzorycznej omnipotencji, kryje się element soteriologiczny. Soteriologia to gałąź teologii zajmująca się zbawieniem. Projekt ten zakłada bowiem możliwość uwolnienia się od wszystkiego, co przykre, bolesne i nieprzewidywalne. Zupełnie tak jak w telewizyjnej reklamie leku lub suplementu diety. Wystarczy zażyć odpowiednią tabletkę dobraną pod konkretną dolegliwość, aby już po kilku minutach znów móc cieszyć się życiem. Tak, trzeba zawsze czuć się świetnie, dobrze się bawić i być zbawionym. W tak postawionym paradygmacie upatrywałbym karierę, jaką robi w ostatnich latach słowo termin depresja, a także swoistej tendencji do rozpoznawania zaburzeń depresyjnych. Abstrahując od tego, czy mamy obecnie do czynienia z epidemią depresji, czy też z trendem na jej rozpoznawanie, również wskutek poszerzania listy symptomów, należy stwierdzić, że depresja stała się czymś bardzo niepożądanym. I to wcale nie dlatego, że wiąże się z dojmującym cierpieniem, od którego trzeba natychmiast pacjenta uwolnić, ale przede wszystkim dlatego, że człowiek pogrążony w depresji, podobnie jak schorowany starzec, jest w kulturze okulocentrycznej, czyli zdominowanej przez zmysł wzroku, nieatrakcyjny, jako żywy człowiek czy jako awatar. Wracając jeszcze na moment do figury człowieka konsumenta zatopionego w konsumpcjonizmie, warto podkreślić, że nabywając rzeczy czy usługi zbędne, wpadamy w coś, co nazwałbym zastawioną na nas pułapką odroczenia. W szerszym kontekście pułapka odroczenia oznaczałaby taką sytuację, w której podmiot notorycznie lokuje samego siebie w przyszłości. Polega to na ciągłym rozbudzaniu potrzeb i pragnień, których zaspokojenie nie przynosi jednak oczekiwanego zadowolenia. Toniemy w nadmiarze produktów, mając niemały problem z dokonaniem wyboru, a kiedy wreszcie mamy już wymarzony produkt, szybko się okazuje, że są lepsze, nowsze i posiadające więcej funkcji. Nowy zakup, jeśli nawet dostarcza nam przyjemności i zadowolenia, szybko budzi także rozczarowanie, bowiem to ciągle nie ten produkt, chociaż jeszcze przed chwilą wydawał się spełnieniem marzeń. Podobnie rzecz ma się z rynkiem usług rozwoju osobistego. Jeśli ciągle mamy się rozwijać i doskonalić, istnieje ryzyko, że nigdy nie uznamy się za dość rozwiniętych. W czasie, gdy oddajemy się lekturze najnowszego poradnika, wydawnictwa wypuszczają multum kolejnych, które obiecują stanie się bardziej wyzwolonym, pewniejszym siebie i jeszcze bardziej uwolnionym z krępujących więzów niewłaściwego wychowania. To idealny grunt pod poczucie ustawicznego niezadowolenia, bowiem zadowolone z siebie ja jest ciągle odraczane w przyszłość. Takie ja jest wysycone pragnieniami. Jedno pragnienie napędza drugie. Labirynt pragnień, który zamieszkujemy, znajduje się na antypodach mądrości, której praktykowanie mógłby zalecić nam buddyjski mnich, a którą rumuński filozof Emil Cioran streścił w następującej maksymie,
tu cytat, jest tylko jeden sposób, żeby posiąść wszystko, nie pragnąć niczego. Koniec cytatu. To, co na zakończenie tej audycji wydaje mi się najistotniejsze, to zdrowy rozsądek w podejściu do szczęścia, albowiem wiele przemawia za tym, że jest ono wątpliwe, zaś w obrazie szczęśliwego człowieka naszych czasów, który serwuje nam popkultura, jest tak dużo wymogów, że spełnienie ich wszystkich jest niemożliwością, zaś szaleńcza próba sprostania temu obrazowi wydaje się być nowym masochizmem i prędzej przyprawi nas o chorobę, aniżeli uszczęśliwi. Świadomość kruchości życia, choć tłumiona na wiele sposobów, jest immanentna i zupełnie wystarczająca, by na szczęście patrzeć okularami sceptyka. Pamiętajmy o tym, że ludzkie życie to także niemały obszar niespełnienia, w którym szczęście jest zaledwie, jak to ujął Huxley, produktem ubocznym, podobnie jak koks. Zaś co miał na myśli Franz Kafka, pisząc, tu cytat, zrozumieć szczęście to jakby zrozumieć, że grunt, na którym stoisz, nie może być szerszy od dwóch stóp, które go pokrywają. Koniec cytatu, pozostawiam wam do przemyślenia. Tyle o szczęściu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o kanale Waria Melancholika. Kolejne audycje już wkrótce. Dziękuję tym, którzy mnie wysłuchali. Pozdrawiam, mówił Krzysztof Marcin Łużyński.